wręczeniu sportowej nagrody wójta gminy Pruszk. Honorujemy naszych wybitnych sportowców, którzy zasłużyli się zarówno w swojej sportowej działalności, jak i w postawie etycznej, otwierając się na współzawodnictwo z pełnym zaangażowaniem własnej osobowości. Z szacunkiem dla koleżeństwa, wśród których występujemy. Jesteśmy w trudnym czasie. Doskonale sobie zdajemy sprawę, że czas wojny jest czasem, który obezwładnia, który ogranicza nasze możliwości emocji. Zostają pogwałcone wszelkie normy, a nawet ta tradycyjna, od czasów antycznych realizowana, że w czasie, kiedy płonie znicz olimpijski, zostają zawieszone boje, walki, wojny. A tak się nie stało. Ale spotykając się dzisiaj na naszej dorocznej nagrodzie wójta sportowej, nagrodzie wójta gminy Pruszk, mamy tą wielką nadzieję, że ten optymizm, który sport daje człowiekowi, tu dzisiaj wśród nas staje się kluczem do rozumienia naszej roli życiowej. Sportowa nagroda wójta gminy Pruszk za rok 2021 protokołem zebrania kwalifikacyjnego wyłoniona została przez członków kapituły i w skład której wchodzi pan Tadeusz Puszkarczuk, wójt gminy Pruszk jako przewodniczący kapituły, pan Jerzy Tkaczyk, przewodniczący Zrzeszenia Ludowych Zespołów Sportowych i zastępca wójta gminy Pruszk, pan Waldemar Płomień, przedstawiciel LKS-u jako członek, pan Wiesław Obercich, główny instruktor do spraw sportu Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Pruszk jako członek, pan Bruno Ceszkę jako przedstawiciel LZS-u jako członek, Jan Detraf, dyrektor Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Pruszk jako członek i koordynator nagrody. Na spotkaniu 22 lutego 2022 roku została zatwierdzona lista 10 nagrodzonych sportowców. Zostali oni wyłonieni na podstawie kolorowego zgłoszenia przez gremia społeczne tych postaci, ze wskazaniem na ich wyjątkowość i wybitność osiągnięć. I tak, pani Karolina Białk, Strzelno, w dziedzinie tenisa stołowego, pan Marcin Darga, ze Starzyna, lekka atletyka i timbersport, pani Dominika Duraj, z Połkowa, atletyka, pan Szymon Grenwald z Połczyna, lekka atletyka, pan Grzegorz Krzynkowicz z Jastrzewa, lekka atletyka, pan Mateusz Helman z Łebcza, lekka atletyka, pani Małgorzata Hildebrandt z Brzezina, karate, pan Albert Konke z Gnieżdżewa, pływanie, pan Tomasz Lademan z Łebcza, strongman, i pan Bartłomiej Potrykus z Gnieżdżewa w dyscyplinie siatkówka. Komisja wyłoniła także trzy postacie młodych sportowców, które
które zostały określone jako ich odkrycie roku. I tak, jest to pani Magdalena Białowąs z Połczyna, lekka atletyka, pan Kajetan Detlef ze Swarzewa, koszykówka, pani Oliwia Skrzypkowska z Gnieżdżewa, siatkówka. Wszystkie te postacie. W imieniu Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki bardzo serdecznie gratuluję wszystkim uhonorowanym sportowcom. Przyszedł czas podsumowania efektów, rezultatów za rok 2021. Dzisiaj dziesiątka najlepszych naszych sportowców dostanie wyróżnienie wójta i nagrody. Jest to podsumowanie tej pracy za świetne wyniki. Mamy tu w różnych dyscyplinach różnych sportowców i z tego się bardzo cieszę, że pomimo pandemii, pomimo tych wszystkich ograniczeń, które w ubiegłym roku wystąpiły, nasi sportowcy z gminy Puck osiągali wspaniałe wyniki. I to jest ten dzień i ten moment, kiedy im dziękujemy za ich pracę, za ich wyniki i to, że sławią gminę Puck w kraju i za granicą. Nagrody zostały wręczone. Doroczna sportowa nagroda wójta gminy Puck trafiła do naszych wybitnych sportowców. Można śmiało użyć tego właśnie określenia, bo są to postacie, osobowości wyjątkowe, angażujące się w swój trening, swoją pasję życiową. W trudnym czasie, a mimo pandemii, mimo tej traumy wojennej, możemy mówić o sukcesach, o tej radości ze zwycięstw, dzięki którym mamy wielką, wspaniałą i niezwykle interesującą przyszłość sportową w gminie Puck. Gratulujemy i życzymy, by w przyszłym roku efekty się jeszcze zwielokrotniły. Gratulacje. Mistrzostwa, na których byłem, to były Mistrzostwa Polski U18 w lekkoatletyce we Włocławku, na których w rzucie młotem zająłem 5. miejsce. Trenujemy razem z panem Waldkiem Płomieniem, trenerem moim. Spotykamy się, rzucamy, a dodatkowo jeszcze, wiadomo, treningi siłowe. Ogólnie czasem są lżejsze, te treningi czasem cięższe. Ze szkołą jest ciężko, nie powiem, szczególnie teraz, gdzie mam dużo zgrupowań, ale staram się jakoś tam nadrabiać, brać sobie jakieś zadania. Wszystko idzie ze sobą pogodzić, wystarczy mieć chęć i da radę. A trenuję 5 razy w tygodniu pod okiem Teresy Jaskółki.